Przed nami kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Dar Młodzieży powrócił do kraju. Charytatywny marszobieg w trakcie Orlen Warsaw Marathon. Czas sokoła wędrownego. Żaglowiec Dar Młodzieży dotarł do portu macierzystego w Gdyni, kończąc po 313 dniach rejs dookoła świata zorganizowany z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Legendarna polska fregata odwiedziła 23 porty w kilkunastu państwach, promując polską kulturę, historię i tradycje. Głównym sponsorem rejsu niepodległości był PKN Orlen. Powrót Daru Młodzieży do Gdyni wyglądał niezwykle spektakularnie. Fregata wynurzyła się z mgły w asyście innych statków, a przy molo południowym czekał na żeglarzy tłum witających ich ludzi. Po 10-miesięcznym rejsie, przemierzeniu niespełna 40 mil morskich, zawinięciu do 23 portów w 18 krajach, duma polskiej żeglugi zakończyła rejs mający uczcić stulecie polskiej niepodległości. Rejs, który nie mógłby odbyć się bez wydatnego wsparcia największej polskiej firmy PKN Orlen. Jesteśmy czempionem polskiej gospodarki, firmą, która ma również zadania nie tylko robić biznes, to jest oczywiście podstawową rzeczą, ale również ma inwestować w zadania społeczne. I to jest właśnie takim zadaniem społecznym. Promowanie Orlenu, ale przy okazji promując Orlen, promowaliśmy nasz wspaniały kraj, nasze zwyczaje. Ja wraz z całym zarządem jesteśmy, jeszcze raz podkreślam, bardzo zadowoleni, że mogliśmy w tym rejsie pomóc, mogliśmy wspierać ten rejs. Jest to wspaniałe wydarzenie i to jest pokazanie nas jako firmę, która jest firmą międzynarodową, często ta wspaniała fregata, która wpływała do portu, wpływała również, gdzie miała nasz żaglak. Może Państwo nie widzicie, potem pokażecie, ale logo naszej firmy, firmy Orlenu, więc no, jest to takie naprawdę bardzo mocne wyróżnienie, ale też i pokazanie nas, że jesteśmy dużą europejską firmą, która również inwestuje w zadania społeczne. Na uroczystości powitania powracającego Daru Młodzieży pojawili się przedstawiciele władz centralnych, w tym Sejmu i Senatu, a także samorządowcy związani z Gdynią i Pomorzem. Prezes Daniel Obajtek miał też możliwość spotkania się z uczestnikami rejsu, a wraz z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Grubarczykiem zwiedził pokład trójmasztowca. Od ministra Grubarczyka prezes Obajtek otrzymał pamiątkowy ryngraf w podziękowaniu za wkład firmy w to niezwykłe przedsięwzięcie na obchody stulecia niepodległości ojczyznę. W czasie rejsu na pokładzie żaglowca znalazło się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich, a także 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie oni zostali wyróżnieni podczas wieczornej gali zamykającej dzień powrotu Daru Młodzieży do kraju, który w ciągu ostatnich miesięcy odwiedził m.in. Chiny, Stany Zjednoczone czy afrykański Senegal. Najważniejszym punktem w programie rejsu była wizyta w Panamie podczas Światowych Dni Młodzieży i udział w wyjątkowej audiencji u papieża Franciszka. Dar Młodzieży spędził w gdyńskim porcie zaledwie dwa dni i wyruszył w kolejny rejs szkoleniowy, w którym biorą udział tym razem belgijscy studenci. W połowie kwietnia po raz siódmy odbędzie się Narodowe Święto Biegania, czyli Orlen Warsaw Marathon. To w niedzielę, 14 kwietnia. A dzień wcześniej staną obok siebie wszyscy, którzy przez swoją aktywność fizyczną chcą pomóc innym. W charytatywnym marszobiegu będzie mógł wziąć udział każdy, bez względu na poziom zaawansowania czy wiek. Głównym celem jest pozyskanie środków na zakup nowego sprzętu komputerowego do audiodeskrypcji, który jest niezbędny do nauki i rehabilitacji osób niewidzących. W tegorocznej edycji wsparcie otrzyma Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach. W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach przebywają młodzież i dzieci niewidome od urodzenia oraz te, które straciły wzrok w dzieciństwie. Uczniowie oprócz regularnych lekcji mają wiele zajęć manualnych oraz sportowych. W wielu dziedzinach zdobywają medale i wyróżnienia na ogólnopolskich zawodach. Osobiście zapytaliśmy ich o ulubione dyscypliny sportowe. No, oczywiście bieganie, ale nie tylko takie jak tutaj na nogach, tylko też udzielamy się dużo w narciarstwie biegowym. Czyli zimę, czekamy na zimę, wyjeżdżamy, startujemy w Mistrzostwach Polski i oczywiście czekamy na wyższe jakieś cele. Nauczycielom w Laskach szczególnie zależy na tym, aby dzieci, które urodziły się niewidome i słabowidzące, trafiły tu jak najszybciej. Jest to jedyny taki ośrodek w kraju z doskonałą kadrą pedagogiczną i szkoleniową, która zapewnia niewidomym dzieciom najlepszy rozwój od pierwszych lat życia.
Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Koc, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych w Laskach. Praca tutaj jest cudowna, bo młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo aktywna. Wręcz wszyscy czekają na ten WF. Stosujemy różne metody, między innymi bieżnia mechaniczna jest takim urządzeniem, które wykorzystujemy, dzięki któremu każdy uczeń może samodzielnie biegać. W terenie potrzebujemy wsparcia przewodników, właściwie musi być ta praca jeden na jeden, ale mimo tych problemów, że tak powiem, organizacyjnych, staramy się bardzo dużo ruchu na świeżym powietrzu i bardzo dużo biegać. I zachęcamy Państwa do biegania razem z nami. Jestem Aneta. Paweł. Jesteśmy uczniami w Laskach w technikum masażu. I zapraszamy na Orlen Warsaw Marathon. 13 kwietnia 2019 roku. Nadeszła wiosna, nadszedł też czas na zainteresowanie się tym, co dzieje się w gniazdach sokołów wędrownych. I nie bez powodu mówię tu o gniazdach, a nie gnieździe na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku, bo dziś temat potraktujemy szerzej, w kontekście Grupy Orlen. Proces odbudowy populacji sokoła wędrownego jest bliski sukcesu. O te ptaki dbają także nasi czescy koledzy. Sokoły gniazdują w zakładach produkcyjnych w Litwinowie, Kralupach i Neratowicach. Na kominach zakładu w Litwinowie w tym roku zagnieździły się dwie pary sokołów wędrownych, co jest rzadkością w Czechach. Para miała do tej pory piątkę potomstwa. Od 2011 roku w Litwinowie wylęgły się 23 młode sokoły. Prawie jsme vystoupili na komín teplárny k budce, kde loni sokoly hnízdili. A zjistili jsme, že okolo budky byly čerstvé zbytky potravy a trus, takže sokoly evidentně už ji obsadili, ale zatím nehnízdí. V Unipetrolu jsou dvě hnízdní budky pro sokola stěhovavého a poprvé v loňském roce byly obě dvě obsazeny párem. Obě jsou na vysokých komínech, zhruba ve 100 až 120 metrech. Preferují ty co nejvyšší místa, mají tam dobrý přehled, absolutní klid. A vlastně nic jim tam nechybí. Podobnie jest w płockim zakładzie, gdzie pierwszy raz sokół był widziany w 1986 roku, a od kilkunastu lat para gniazduje regularnie. Dorosłe sokoły były stałe, natomiast wyprowadziły od 2002 do 2015 roku 42 pisklęta. Znaczy 42 jaja, 42 pisklęta się wykluły. Z polskimi sokołami wiąże się ciekawa historia. Od jakiegoś czasu gniazdem na kominie IOS interesuje się samica Raroga, która zresztą w ubiegłym roku przegoniła samicę sokoła. Tym razem jednak to sokoły przejęły gniazdo we władanie, choć nie obyło się bez walki o nie. Wiemy też, że sokoły, które widzimy, to zupełnie nowa para ptaków. Ponieważ gniazduje w górach, często z miejsca gniazdowania ma duże pole, dużo widzi. Także też bardzo chętnie korzysta z wysokiej budowli w miastach. W tej chwili mamy już w płockim gnieździe 4 jaja, samica je wysiaduje i za kilka tygodni powinniśmy poznać odpowiedź na pytanie o potomstwo nowej pary sokołów. Anwil podpisał kolejne porozumienie o współpracy z ośrodkiem naukowym, tym razem z Politechniką Poznańską. Kooperacja jednego z kluczowych przedsiębiorstw krajowego sektora chemicznego z Poznańską Uczelnią Techniczną jest kolejnym krokiem na drodze zacieśniania współpracy włocławskiej spółki Grupy Orlen ze światem nauki. Dokument podpisany przez rektora Politechniki Poznańskiej, profesora doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Łodygowskiego oraz Agnieszkę Żyro, prezes zarządu Anwil S.A., wyznacza pola, na których będzie współpracować firma z uczelnią. W kontekście badawczym i biznesowym przewidywane jest stworzenie specjalnych zespołów konsultingowych rozpatrujących konkretne projekty rozwojowe. Organizacja prezentacji, wykładów eksperckich oraz warsztatów branżowych to tylko niektóre z wielu inicjatyw, jakie przewiduje porozumienie w wymiarze edukacyjnym. Politechnika Poznańska, uczelnia z tradycją, w tym roku 100 lat. Myślę, że będzie dobrze realizowała zadania, które będziecie Państwo tutaj określać. Bez kontaktu z praktyką przemysłową nie będziemy mogli mówić o kształceniu następnych pokoleń inżynierów. To jest bardzo ważne i jestem pełni nadziei, że dzisiaj rozpoczęta współpraca przyniesie dla obu stron bardzo duże korzyści, ponieważ teoria zdobyta na uniwersytecie poparta praktyką jest najcenniejszą wiedzą, z której powinni korzystać nasi studenci. Goście z wielkopolskiej uczelni mieli także okazję zobaczyć zakład produkcyjny Anwilu. Zwiedzili go nie tylko z zewnątrz, mieli również okazję zobaczyć sterownię i porozmawiać z pracownikami włocławskiej spółki.
To studio Grupy Orlen dobiegło już końca. Kolejny program informacyjny oczywiście za tydzień. Już dziś zapraszam serdecznie, polecam. Do zobaczenia.